Jak uzupełnić dane na naszym profilu, tak? Czy skonfigurować nasz profil? Czytamy tutaj Michał Markowski, czyli nazwę tego naszego profilu. No i mamy oś czasu, czyli możemy wpisać, w jakim mieście mieszkasz, dodać ulubioną muzykę, dodać film, który się oglądał, programy telewizyjne, książki. Tutaj są polubienia, czyli wyświetlają się strony, jakie polubiliśmy. Możemy ukryć sekcję, tak? Żeby nie było widoczne. To jest jakaś ostatnia aktywność, jaką wykonaliśmy. Informacje, zakładka. Tutaj uzupełniamy informacje na temat naszego wykształcenia, naszej pracy, rodziny i inne podstawowe informacje, takie jak język, poglądy, informacje kontaktowe. Miejsce zamieszkania i tak dalej. Zdjęcia. Możemy dodawać zdjęcia, tworzyć albumy nowe. Polecam uzupełnić ten profil, ponieważ wprowadzasz tutaj informacje o swoich zainteresowaniach, między innymi. Czyli znaczy, że chcesz, po prostu interesujesz się jakimiś rzeczami i chcesz o tych rzeczach, czy o tych zainteresowaniach otrzymywać różne informacje, tak? Może być, że będą ciekawe. Na Facebooku bardzo wiele firm, bardzo wiele osób kupuje reklamy. Bardzo wiele osób reklamuje swoje fanpage, nawet nic nie sprzedając, szukając tylko po prostu osób o tych samych zainteresowaniach. Więc jeśli dobrze uzupełnisz te informacje, to będą się tobie wyświetlały właśnie te wiadomości, które ciebie interesują. Facebook tak to wszystko wymyślił, żebyś nie otrzymywał informacji niechcianych. Dlatego im dokładniej skonfigurujesz swojego fanpage'a, tym ciekawsze informacje będą do ciebie docierały.